Chciałem grać na skrzypcach. Miałem już wtedy 14 lat. Pojechałem do szkoły muzycznej w Rzeszowie. Zbadano mi słuch, stwierdzono, że się nadaje, ale powiedziano, że jestem za stary na naukę na skrzypcach. Śmiesznie to było słyszeć w tym wieku, ale tak było. No więc postanowiłem, żeby się zainteresować budową instrumentów. I wtedy wujek znalazł mi w informatorze, że jest taka szkoła. Ta szkoła była w Nowym Targu. No więc tam pojechałem na egzamin. Zostałem przyjęty i rozpocząłem naukę. Kiedyś się brzytwa na pasku uszczyła. W to drewno trzeba coś włożyć. Jeden powie serce, drugi powie duszę, trzeci powie drewno gruntować czymś, jakoś. Ktoś inny powie jeszcze coś innego. Coś jednak jest. Coś jednak jest. Przez te kilkaset lat z jednej strony jest ciągle odkrywane to, co było najlepszego w XVI-XVII wieku, a z drugiej strony często się mówi, że stare dobre, nowe złe. Jest to nie do końca prawdziwe, ponieważ i stare bywają dobre i bywają również złe. A nowe też. To jest niedobre. To jest niedobre. To jest właściwe. To jest to, co na sali brzmi świetnie jako dźwięk spełniony. I teraz... A tutaj się... strasznie odpuszczona. Tego trzeba się uczyć, na to trzeba przejść. To też warto wiedzieć. Wszystkie te stare, znakomite instrumenty miały to szczęście, że w odpowiedniej chwili ktoś zauważył, że są znakomite, że są inne i cały czas przez te setki lat zajmowali się nimi najlepsi lutnicy, ponieważ były własnością najlepszych muzyków i dlatego ich tak dużo zostało uratowanych. Bo gdyby te instrumenty znalazły się w niewłaściwych rękach, co się też zdarzało, no to niestety po nich ślad nie został. Dlaczego jedni potrafią te instrumenty zbudować znakomite? Syn Stradivariego miał dostęp do wszystkiego, a nie budował tak znakomitych instrumentów jak ojciec. A niektórzy uczniowie Stradivariusa budowali. Nie ma dwóch jednakowych instrumentów, tak jak nie ma dwóch jednakowych osób. Budowałem parę instrumentów dla osób grających odwrotnie. Kiedyś też miałem zamówienie na taki instrument nietypowy, skrzypco-altówkę, czyli taki pięciostrunowy instrument obejmujący skalę altówki i skrzypiec równocześnie.
Ale przy samych skrzypcach jest tyle możliwości, że jak będę długo żył, to jeszcze i tak będę miał co robić. Też miałem w ciągu tych lat momenty takich zawahań. Sobie myślę, no tak, zbudowałem ileś tych instrumentów, no i co dalej? Ale okazuje się, że instrumenty są tak złożoną konstrukcją, że właściwie nie ma ograniczeń ani w myśleniu, ani w eksperymentowaniu. Zawsze, zawsze jest więcej pomysłów i chęci niż możliwości. Ale to tak chyba powinno być. Polskie instrumenty są naprawdę dobre. To nie jest tak, że zachodnie jest lepsze, polskie jest gorsze, jeżeli chodzi o skrzypce. XIX wiek i XX do wojny to była masowa produkcja na skalę przemysłową. Całe miasta zajmowały się produkcją skrzypiec. I niemieckie instrumenty, te skrzypcowe, smyczkowe, były traktowane jako synonim największej na świecie tandety. Coś takiego jak teraz chińskie. Wielu polskich lutników wygrywa konkursy międzynarodowe, co też nie jest prostą rzeczą. Zawsze konkursy, jak sama nazwa wskazuje, robione są, no, niestety pod kogoś. Jeżeli pokazują się tam polskie instrumenty, no to jest naprawdę chwalebne. Dobrze, dobrze. Parę lat temu na kursach muzycznych w Łańcucie uczestniczka zapisała się do profesora z Niemiec, uczestniczka grająca na wiolonczeli. Poszła na lekcję i profesor mówi: wiesz co, masz kiepski instrument. A ona mówi: ja mam niemiecki instrument. A profesor Niemiec mówi: no tak, a my wiolonczele kupujemy w Polsce. Pokażę coś ciekawego, moim zdaniem, co z bliska jest takie nawet trochę, no, szokujące, natomiast z daleka jest świetne. Także nawet po to, żeby po prostu był to temat do dyskusji, nawet nie po to, żeby, powiedzmy, jakieś decyzje podejmować. Dobrze, dziękuję. Do widzenia. Tak. Dlaczego na przykład 4 mm, dlaczego 2,5, dlaczego 2, nie jest problemem zrobić, tylko trudniej jest odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego tak zrobić. Są próby na przykład analizy starych instrumentów, na czym polega to, że niektóre z nich są tak dobre. Pomysłów było mnóstwo. Natomiast są instrumenty znakomite stare i są znakomite nowe. I też może być instrument znakomity. Może być znakomity muzyk. I wydawałoby się, że już jest wszystko w porządku. Okazuje się, że nie.
bo zdarza się, że dany instrument jest znakomity dla jednego muzyka, dla drugiego niekoniecznie. Po prostu przez inny sposób grania, przez inny sposób widzenia dźwięku po prostu nie przystaje do danej osoby. Jak pani próbuje, bo to może być wygodnie, może nie być. No. Ja myślę, że tak, tylko jeszcze... Muzyk nie może walczyć z instrumentem, bo jeżeli będzie walczył, to instrument nie będzie mu odpowiadał. To znaczy nie da z siebie tego, co by mógł. To już jest dla mnie za dużo. Historyczne poduszki o rożek zaczepiane i o guzik nie tłumiły, a żeberka tłumiły. Coś takiego. Po prostu wszystko musi być idealne. Wtedy jest szansa, że dana osoba będzie mogła pokazać jak najwięcej z tego, co ma. Ale to jest jakby naturalny nacisk ręki. Jak zostawię luźno całkiem, to już nie brzmi. To już się robi taki po prostu serpentyczny. Co widziałem na przykład u Krawczenki, on gra techniczne rzeczy, gra tyle od żabki. Jakby za bardzo jest... Lutnik powinien wykorzystać walory drewna, którym dysponuje. Czyli tak zbudować instrument, żeby to drewno, ten materiał, którym dysponuje, chciał grać.